dzisiaj opowiem Wam, dlaczego lubię Islandię. Coś takiego otwierali chyba. Taka ciekawa swojska sobie impreza. Nie wiem dlaczego zorganizowana, chyba otwarcie jakiegoś nowego sklepu albo coś w tym stylu, przypuszczam, bo no nie wiem, wyszedłem na pewniaka. Nikt się w zasadzie nie pytał co tego. To ja szukam, piwko jest za free, ale mi się w zasadzie nic nie chciało pić. Także żegnam to miejsce. Było miło, taki wieczorny event, ciekawy koncert na rozluźnienie. Długo czekałem w sumie na to, żeby przyszła wreszcie noc na Islandię, bo uwielbiam jeździć tymi ulicami. One robią zawsze na mnie wrażenie, szczególnie oświetlenie tego miasta i te iluminacje, które są ulokowane praktycznie w całym mieście. Ten most jest niesamowity. On znajduje się w Kopavogur i jest w specyficzny sposób oświetlony, ale tutaj jest takich świetnych atrakcji całe mnóstwo i szczególnie, gdy jest festiwal światła. Naprawdę te ulice robią na mnie niesamowite wrażenie, choćbym nawet jeździł nimi kilka razy. I ta przyroda, na przykład tutaj widzicie niesamowite chmury, ale takie rzeczy zdarzają się nadzwyczaj często na Islandii i zorze polarne. Chociaż widzę ich mnóstwo i tak naprawdę setki razy potrafią mnie zachwycić zawsze. To jest to, co szczególnie lubię na Islandii. Mam się trochę głośniej dzisiaj mówić, bo nie wziąłem ze sobą mikrofonu. Jest w drugim samochodzie i tak jakoś miałem to całkiem inaczej rozplanowane, ale jak zobaczycie potem, miałem niezapowiedzianą wizytę mojego starego kumpla, z którym przeżyłem kupę czasu na Islandii i tak wyszło, że jestem troszkę ciachnięty, a mam iść do pracy i jest dopiero 9 rano, ale chciałem Wam pokazać, zrobiłem sobie żeberka. Tak wyglądają, tak. Tylko że już prawie połowę opierdzieliłem z papryczką, z pieczarkami. Także były wyborne, świetne, naprawdę żeberka. Drugą połowę zostawiam sobie na popołudniu, a wieczorem awokado. Bo i tak złamałem dzisiaj dietę. Ale jest tak w życiu czasem i o tym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. O pewnych procedurach, które muszą być rozpoczęte i zakończone w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób. Bo są takie dynamity, może miny, tak bym to nazwał w życiu człowieka, że nawet jak sobie ustawisz coś inaczej, to jest taka pewna twoja natura, która kiedyś została obudzona i ona i tak eksploduje w pewnym momencie. Tak jak dzisiaj na przykład miałem gdzieś ćwiarteczkę rumu schowaną na czarną godzinę i ta czarna godzina całkowicie poza planami wyszła w dniu dzisiejszym i trzeba było przeprowadzić degustację i celebrację spotkania, wyjątkowego spotkania, bo pierwszego na tym, nie, widziałem się już w sumie z Andrzejem. Tak w zasadzie, jak ktoś lubi wypić, to i tak sobie znajdzie wymówkę, nie? I taka jest sprawa, że nawet jak się komponuje dietę, trzeba pomyśleć o tych pewnych rzeczach, bo kiedyś wysypałem się w ten sposób na diecie, że miałem zaplanowane, że zero alkoholu, ale jestem degustatorem, typem degustatora, który lubi czasem się napić raz na miesiąc, nie? Może raz na pół roku, ale jednak to czasem jest. I jak zrobię sobie taki stop zbyt długi, to potem to eksploduje w taki sposób, że rozpierdziela mi wszystko i na przykład 3 dni piję, nie? Tak się zdarza, czy coś. I taka sama procedura jest na przykład z papierosami. To jest taki element spotkania pewien. Z ludźmi, z którymi paliłem, lubię się spotkać, wziąć papierosa i zapalić czasem. Chociaż jestem niepalący, muszę mieć nad tym pewną jakąś kontrolę. I tu chodzi o te procedury.
pewne procedury można zakończyć całkowicie, pewne procedury trzeba oswoić, a oswojanie procedur jest ciężkie. Nie wiem, czy dzisiaj będę w stanie ten cały content przeprowadzić. Witajcie, moi drodzy. Jestem dzisiaj na rozpoczęciu dniu, trochę w takim innej atmosferze, bo jeździliśmy chyba z godzinę. Nie, kurwa, ile z 5 minut, nie? A mi się wydaje, że z godzinę, bo godzinę żeśmy palili w tym kamperze i tego, i sobie jeździmy, bo dzisiaj był przymrozek, nie? Była tragedia w ogóle wyspać. Spałem pod dwoma śpiworami. Dobrze, że Andrzej przyszedł, nie obudził, także zrobiliśmy sobie ćwiarteczkę takiego oto rumu. Strok 60%, a to jest Andrzej. Andrzej przyjechał mnie odwiedzić w dniu dzisiejszym. I także mieliśmy poranną niezapowiedzianą imprezę o godzinie 6, jest godzina 8 i jemy nie dietetyczne ciastka, ale zaraz sobie zrobimy dietetyczne żeberka, także taki wstęp. A ja się potem jeszcze kiwnę chyba chwilę i potem pójdę do Costco gdzieś tam pracować. A może Wejkura zgłoszę dzisiaj? Nie? Co by nie? Jeszcze nie zgłaszałem Wejkura, ale dla tych widzów, którzy mieszkają w Polsce i nie wiedzą, co to jest Wejkur, to jest takie chorobowe na żądanie. Godzinę przed rozpoczęciem pracy można zadzwonić i stwierdzić, że się ma kaca, albo się jest chorym, albo w ogóle, że się pierdoli pracę. No w niektórych firmach można dzwonić 4 godziny po rozpoczęciu, nie? Ale w Costco są zasady, że trzeba godzinę przed zadzwonić i powiadomić, że się nie chce dzisiaj pracować. Może skorzystam z tej opcji. To jest dobra alternatywa. Jestem trochę ciachnięty, wiem, że to jest niezbyt dietetyczne, ale wiecie, jak w każdym życiu, tak również moim, wychodzą takie sytuacje, że są ważne spotkania i te spotkania ważne trzeba celebrować. Przepraszam was, moi drodzy, że tak dzisiaj cały dzień nagrywam z ręki, ale nie wiem, tak jakoś wyszło. Może to jakoś przeżyjemy. Czuję się jak gąciarz trochę po tym, jak zgubił nawet do spadzie mikrofon. A mi się tak przypomniał, bo w ostatnim filmiku gąciarza się znowu pojawiłem jako takie wspomnienie. Miłe, miłe doświadczenie. Ale mniejsza z tym. Chciałem wrócić do tematu tych uzależnień. Zawsze myślałem, że tak jest w życiu człowieka, że są dwa typy uzależnień. Że są uzależnienia od rzeczy potrzebnych i niepotrzebnych. Już to tłumaczę. Rzeczy niepotrzebne to są takie jak papierosy, na przykład alkohol i czy tego typu takie przyjemności, które wywołują na chwilę uczucie takiego zadowolenia, a potem nic nie wnoszą, tylko ewentualnie psują zdrowie. I jest drugi typ uzależnień, tak jak na przykład od jedzenia, gdzie też przynoszą przyjemność, ale jednak nie da się ich całkiem wyeliminować, bo są konieczne do życia. I doszedłem do zdania, że to gówno prawda. Tak naprawdę jest tylko jeden rodzaj uzależnienia i trzeba to jakoś okiełznać. A te rzeczy, są w pewien sposób potrzebne lub niepotrzebne. Nie wiem, czy łapiecie to rozróżnienie. Ja tego dokładnie nie mam też takiego tak fajnie przemyślanego, żeby to ładnie wyłożyć. Ale chodzi o to, że jeśli się już wejdzie w kontakt z jakąś rzeczywistością, czy to jest rzeczywistość, nie wiem, obżarstwa, czy taka rzeczywistość, nie wiem, palenia fajek, czy picia alkoholu, to ona już towarzyszy i człowiek zna ten świat i w pewien sposób za nim tęskni. I kurde, najgorsze jest to, że jeśli się uzna, że to uzależnienie można wyeliminować całkiem, to w momentach takiej wysypki przychodzi taki moment, że jest całkowite załamanie, bo coś nie wyszło. A tak naprawdę to jest tylko pewna substancja, która w jakiś sposób pojawia się w życiu i coś zakłóca, ale istotne jest to, żeby pamiętać o głównym celu,
o tym, co się realizuje i zmierzać w tym kierunku, pomimo tych małych jakichś tam zakłóceń, potknięć czy coś. A nawet takie zakłócenia dla takiej równowagi psychicznej powinny być wpisane w plan. Także z czasem, jak będę już układał dietę taką progresywną, czyli mój sposób odżywiania się, czyli całe dietopolis, a więc dieta jako sposób życia, wpiszę w to bez wątpienia taki element jak rozrywka. I to musi zająć jakiś procent życia. Bo jeśli się go wyeliminuje całkiem, to on wybucha. Nie mówię o tym, że dzisiaj to wybuchło, bo to było zaplanowane, to musiało kiedyś nastąpić, ale mówię o tych momentach, gdzie czasem to faktycznie wybucha i to jest niekontrolowane. Chciałem wam pokazać taką procedurę przetwarzaną wielokrotnie w moim życiu jako wzór takiej procedury, z której trzeba by było wyjść skutecznie, a więc to jest to palenie tego gówna i w ogóle cały świat nikotyny. To jest świat, który w jakiś sposób mnie urzekł kiedyś dawno i teraz przetwarzam tę procedurę w nieskończoność, ale tym razem próbuję tę procedurę przetworzyć tak, żeby ją usystematyzować, jakoś zhierarchizować i zakończyć całkowicie. Albo stwierdzić, że palę całe życie, albo stwierdzić, że nie, to nie ma sensu definitywnie, już nigdy nie wraca, nie przetwarzać po raz kolejny. O, ale teraz się jeszcze zdelektuję. Tu mam taki substytut. Mały, moje ulubione tak naprawdę, bo tutaj na Islandii jest bardziej ekonomicznie kupić sobie gumy niż papierochy. Gumy 30 sztuk kosztują tyle co połowa paczki papierosów, także lepiej rzuć gumy, bo jest więcej i ekonomiczniej, a efekt jest może nie podobny, ale w zasadzie jest fajny. Oj, moi drodzy, dzisiaj nastąpił ten moment, gdzie żałuję, że mieszkam w kamperze. Tak naprawdę serio. A wiecie dlaczego? Bo jest wieprzowinka mielona na promocji. 50% do dzisiaj, nie? Jest idealna cena, po 300 koron. Wziąłbym tego mnóstwo, gdybym miał zamrażalkę i mógł sobie zamrozić. Trochę podeszła wodą, ale ona jest fajna, bo ja często w takim stanie kupowałem. Ale jak już jestem i odżałuję swoje, to wam pokażę trochę mięs, jak to wygląda na Islandii. No jest popularna taka szynka, ona jest w fajnej cenie. Ja ją często kupuję, jak mieszkam w normalnym domu, to się nią delektuję. Ale powiem wam też o takich smakołykach, które ja po prostu uwielbiam, jeśli chodzi o Islandię. To jest na przykład lamba, to jest udziec z owcy. Ten jest akurat nieprzyprawiony, ja często kupuję ten przyprawiony, też jest w niezłej cenie i ogólnie lamba jest dość świetna. Popatrzcie, jaka wątroba tutaj w ogóle z owieczki jest w świetnej cenie, a takim czymś, co ja lubię, to jest właśnie taka lamba. Ona się nadaje na zupę, ale jak się wygotuje, to jest super tłusta lamba. Jeśli chodzi o konia, bo często ktoś tam mnie pyta, jak jest z koniem. Tu jest koń i to jest Saltak J. To nie jest najlepsza cena, jaka jest za niego. Powiem szczerze, ja bym go nie kupił. Kupiłbym bardziej tego konia. Tu jest świetny taki kawałek koniny, chociaż tutaj wbrew pozorom te ceny nie są fajne, a tu są te łódźce takie z owieczki w przyprawach, one są chyba najlepsze i też w dobrej cenie. Ja taki łódziec robiłem dla gąciarza choćby nawet. I tu są dość popularne takie właśnie mięsa, które niekoniecznie są popularne w Polsce. Tu widzicie serce na przykład z owcy, też w świetnej cenie, ja to uwielbiam. Takich rzeczy się nie kupuje. No i parówek. Tu głównie gustują w parówkach. Tu nie ma innych kiełbas. Tam są jakieś mortadele. Jak widzicie, dużo ryb. Głównie łosoś. Ryby takie suszone. To też jest
smakołyk Islandii, popularne, bardzo bogate w białka, także to jest świetne, na przykład potreningowo, jeśli ktoś ćwiczy. I Islandczycy uwielbiają sosy. Mają mnóstwo różnych sosów. Jak dla mnie, no to ten, to jest ten rumulada, o którym Wam mówiłem kilka razy, to jest ten taki duński sos i tutaj go nie ma, bernajze. Berneński sos, czy coś takiego, kawior w tubkach, rybcie, łosoś, jak widzicie. No jest świetnie. To jest taka wielka lodówka i tutaj są takie kiełbasy inne, ale tu się nie kupuje tak jak w Polsce na wagę, raczej są gotowe porcyjki, takiej kiełbaski różne można kupić.